Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wrocławskim rynku i chcielibyśmy nagrać vloga. Vloga aparatem, z gimbalem, z mikrofonem i ten zestaw waży plus minus 3-4 kilo. Pytanie, czy będziemy to robili w miarę swobodnie, czy będziemy nagrywali po raz czwarty, chcąc dobrze to nagrać? Czy może lepiej byłoby to wszystko nagrać telefonem, który możemy zmieścić w dłoni i który waży kilkaset gramów? Nie chodzi tylko o vlogowanie, ale na przykład o pokazanie lokalizacji pod sprzedaż nieruchomości. A ponieważ na co dzień pracuję w agencji nieruchomości Partners International i w sumie ten film powstaje trochę przez powtarzające się pytanie od kolegów i koleżanki z pracy, jak takie materiały nagrywać, żeby były dobre. Oczywiście dobre to pojęcie względne, ale na przestrzeni kilku lat i różnych perspektyw, czyli osoby, która i prowadziła kanał na YouTubie i osoby, która nagrywa materiały dla innych, zastanawiając się, co stoi za filozofią tego, jak nagrywam, wpisałem 6 takich punktów, o których dzisiaj powiem. Ostatni punkt może być zaskakujący. Punkt numer 1. Gimbal. Z pewnością jest to narzędzie, tak mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, które trochę sprawia, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, jak nagrywamy i jakie emocje to oddaje. To, co warto mieć na uwadze, to, że sam gimbal nie sprawi, że te ujęcia będą ładne, piękne, smukłe i super stabilne. Kluczowa jest także sama praca z tym gimbalem i tego tyczy się punkt 2. Wrota lepszej pracy z gimbalem. 2 akcesoria. Pierwsze to buty z miękką podeszwą, które pozwolą nam stawiać kroki w sposób równy, miękki, stabilny, dzięki czemu ten cały ruch też będzie właśnie tak wyglądał. A drugie to spodnie motocyklowe, czyli spodnie ze wstawką, która pozwoli nam być niżej czasem, bo czasem to jest dobre. Oczywiście punkt numer 2 to żart. Chociaż Beskitu pomaga. Kilkukrotnie miałem okazję instruować ludzi, jak pracować z gimbalem i coś, co zawsze można poprawić praktycznie, to to, że ludzie chodzą tak jakby pływali. Czyli musimy pamiętać i mieć w głowie to, żeby starać się maksymalnie możliwie iść prosto, tak żeby stabilizator był stabilizatorem, a nie wyłącznie na nim polegać. I punkt numer 2 to to, że chodzą za szybko. Warto czasem zwolnić. Kolejna sprawa. Jak już mamy tego gimbala, to warto wykorzystać jego potencjał i z nim chodzić, ruszać się. Często da się zobaczyć osoby, które mają gimbala i na przykład trzymają go w dłoni stojąc, nie stabilizując. Tak naprawdę wtedy nie spełnia on swojej roli, bo zostało to stworzone, żeby właśnie stabilizować i dawać nam opcje na różne ruchy. Ciekawe przejście. Jeśli chodzi o przejścia, czyli łączenie kilku różnych ujęć, to często kreatywność niestety idzie w drugą stronę. Czy może być za bardzo kreatywnie i czy te przejścia mogą wyglądać źle i kiczowato? Myślę, że tak. Ciekawszą, myślę, zabawą w całym procesie tworzenia wideo jest łączenie różnych ujęć na podstawie różnych perspektyw, które nagrywamy, czy to różnymi obiektywami, czy różnymi sprzętami. Mogłoby się wydawać, że nagrywając telefonem jesteśmy trochę postawieni pod ścianą, no bo w końcu mamy do dyspozycji tylko jedno urządzenie, ale na szczęście telefony w dzisiejszych czasach mają zazwyczaj kilka obiektywów, które też dają nam opcję, żeby pokazać różne perspektywy i zaakcentować różne rzeczy, które chcemy pokazać, o których chcemy opowiedzieć. Opowiadamy szerokim kątem, opowiadamy na przykład detalem, którym też możemy coś tam sobie pokazać. Możemy na przykład zmienić klatkaż, żeby klatek było 60 zamiast 30 i potem spowolnić to w postprodukcji i zrobić slow-mo, bo przecież kocha je cały internet. Dzięki różnym perspektywom nasz obraz, przekaz właściwie będzie bardziej kompletny, dzięki czemu lepiej przekażemy to, co chcemy przekazać.
ostatni punkt, choć tak jak mówiłem, myślę, że może on być zaskoczeniem dla wielu osób, bo nie chodzi o technikalię, nie chodzi o żadną postprodukcję, bardziej o pomysł. Żeby materiał, który tworzymy, jakąś tam historię opowiadał i żeby był ciekawy. Chyba najważniejsze, żeby był ciekawy dla samego twórcy i żeby to była zabawa, bo myślę, o to w tym wszystkim chodzi z perspektywy twórcy, żeby się tym bawić, eksperymentować i żeby zaciekawiać. A jeśli zaciekawił Was ten materiał i chcecie oglądać takich materiałów więcej, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji w komentarzach oraz do opisu, bo tam zapewne będzie czekał jakiś ciekawy link. Także do następnego filmu i szerokości.